W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, prezydent Roman Szełemej ogłosił 3-dniową żałobę w Wałbrzychu. Prezydent naszego miasta wybiera się na uroczystości pogrzebowe. Od dziś do czwartku wszystkie flagi umieszczone na budynkach zajmowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne miasta będą przystrojone kirem, a na rondzie Unii Europejskiej flagi zostaną opuszczone do połowy masztu. Prezydent Wałbrzycha zlecił też odwołanie wszystkich imprez rozrywkowych organizowanych przez podlegające miastu jednostki. Zwrócił się też z apelem do organizatorów wszelkich imprez o charakterze rozrywkowym o ich odwołanie bądź ograniczenie. Podjąłem decyzję o ogłoszeniu 3-dniowej żałoby w Wałbrzychu w związku z zamordowaniem prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza. Ta żałoba jest w największym stopniu symbolicznym i na pewno niewystarczającym, ale możliwym do podjęcia przeze mnie symbolicznym gestem wspomnienia o znakomitym samorządowcu, moim koledze, a jednocześnie symbolicznym gestem mającym jednak spowodować refleksję, w jak tragicznym momencie znaleźliśmy się jako państwo, jako naród, i ta żałoba ma umożliwić taką, czy przywołać taką refleksję. Roman Szełemej planuje wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych prezydenta Gdańska. Planuję, nie wiem tylko kiedy uroczystości pogrzebowe się odbędą. Wiem, że będą miały charakter organizowany przez Urząd Miasta w Gdańsku, ale formę jeszcze nie znam, czy formy jeszcze nie znam i nie wiem, jak ona będzie ostatecznie wyglądała.